Co? Myślicie, że Fifla kupił imadło? Nie. Kupiłem coś do tej Renatki. Myślę, że kupiłem białego kruka. Przynajmniej jak kopałem w internecie, to nigdzie czegoś takiego nie znalazłem. A, już wam pokażę. Zobaczymy, ile to będzie w ogóle wert. Bo to jest jedyna rzecz na całym internecie, co znalazłem. I kosztowała 300. Zobaczymy. A wy zobaczycie. Odpakujmy. Jest to dość starawe. Rozbierzemy to chyba i zobaczymy, jak tam olej, czy tam w ogóle jest jakikolwiek olej. Zobaczymy, jak tryba. Widzicie, co to jest? Fachowo jakoś, przynajmniej te nowe, co oglądałem, to się nazywa multiplikator, ale to przede wszystkim stosują przy pompach, bo to z 540 wałek zwiększa do 2000 obrotów. A tu mamy, tak jak widzicie, 1 do 1,25, czyli wałek 540 będzie miał niecałe 700, 680 czy jakoś tak, jak to liczyłem. Już nie pamiętam do końca. No tu nawet gościu mierzył. Tu nasadził. Zrobił kropeczkę. I tu zrobił kropeczkę. I tu robi obrót. Aha, tu ma kropeczkę. No to się to pokasztaniło. Musiałbym też zaznaczyć na nowo, bo tego nie zmierzę, tak? Ale ciekawi mnie, czy tam w ogóle to pracuje na jakimkolwiek oleju. Ja bym tam najchętniej smaru jakiego nalał. Parę śrubek, otworzymy coś z ciekawości, zobaczymy, jak łożyska i wszystko, bo jak to idzie na sucho, to nie bardzo. A wiesz, że o co mi bardziej chodzi? Chodzi mi głównie o kosiarkę, zgrabiarkę i przewracarkę. On ma dość mocy na kosiarkę, a na 540 wałku trzeba trzymać obroty. Jakby ten wałek miał niecałe 700, po prostu mogę sobie zejść z obrotów i mniejsze mam spalanie i ciszej mam w kabinie. Po prostu komfortowa praca, bardziej ekonomiczna i przyjemniejsza. Zobaczymy. Idziemy przymierzyć. Widzicie co? Łączę wam telefonem latarkę. No mam wrażenie, że rzeczywiście białego kruka znalazłem. Tu tylko muszę dorobić jakieś usztywnienie, żeby tak nie latało. To coś dorobimy. Ale wydaje mi się, że to będzie petunia. Wydaje mi się, że to będzie petunia. Jestem zadowolony. Minimalny luz na trybie, ale to zawsze musi być. Może się tato jakoś skasować. W kosiarce nie taki luz jest na tryba i chodzi wszystko. Kurde, no. Super. Dzisiaj to już olejemy. Znaczy, wy to zobaczycie za chwilę, ale ja się chycę tego jutro. Bo muszę iść do chlewa, mam inną robotę. A jutro na spokojnie sobie to rozbierzemy. Pomierzymy, czy rzeczywiście to jest 1 do 1,25. I zobaczymy, co tam w środku. Szkoda, że tego nie znalazłem wcześniej. Bo by człowiek sobie spokojnie to 8 hektarów kosił na mniejszych obrotach. Na przykład sobie wrzucę teraz trzeci bieg szosowy i przewracarka do siana, jak nie będę miał pola jakiegoś dziurawego, to na równym kąsku trójeczka 1200 obrotów i se przeciepuje sianko jak talala. Szybciutko i super. Kosiareczka tak samo.
Chociaż do kosiareczka będzie to obciążać. No presy bym do tego nie zapił, bo to presa to już za duże obciążenie. Ale opryskiwacz, rozsiewacz nawozów. Super. Bajka. Dzięki temu mam 3 prędkości wałka. Teraz mam 540, 1080 i niecałe 700. Pasuje. Widzicie? Ja tylko seger ściągłem. To już widać, jak to wygląda. Tam, gdzie ino po górze, polane farbą. Dobre. Nie wiem, czy te łożyska w ogóle będą dobre. Rozbierzemy. Będziemy wiedzieli, co mamy. No łańcucha to się akurat tutaj nie spodziewałem. No ale tak sobie to, moi drodzy, działa. Zęby ładne. Myślę, że tu jest przekładnia, tryba. No tu jest łańcuch i tyle. Ktoś to rozbierał, bo to jest jakieś tłuste, ale oleju tu nie ma. Też tu nie damy oliwy. Ale damy tu trochę smaru, że jak to będzie kręcić, to będzie się smarował łańcuch. Wypadałoby zrobić jakiś odpowietrznik. Bo się może tworzyć ciśnienie, jak to będzie smar, ale... Ale co tam? Tu jest zwykłe igiełkowe łożysko. Żadnej filozofii tu nie ma. Składamy. Damy smar. Trochę. I tyle. Co będzie pracować w smarze. Tyle damy smaru, żeby ten łańcuch był tyle zamoczony. Co będzie pracował, to sobie to będzie wszystko tu smarować. Mam taki dość lejący smar. To będzie akurat. Albo mógł zrobić jaki mały odpowietrznik. Pomyślimy. I tak se to chodzi. Wypłukam to w robce trochę. I tyle. Już mi to leci. Kurde, zaskoczyło mnie to, że to jest takie akurat. Dziwadło. A nie mnie to oceniać. Zobaczymy w pracy. Nie podobają mi się te łożyska. Powiem wam, że się mnie to nie podoba. I zastanawiam się, czy nie wziąć i po prostu 3 łożysk nie kupię, bo to igiełkowe to wiadomo, że jest dobre. Ono dostanie smaru i będzie sobie ładnie hulać. Ale... Witam w kolejnym dniu. Nie wiem, ile się nagrało, a ile się nie nagrało, bo mi się kamera wyłączała na koniec, a nie mogłem znaleźć baterii zapasowych, gdzie wpierniczyłem je. Ale doszliśmy do tego konsensusu, że te łożyska tutaj
No, tu nacisnę smaru, ale w nich rehocze, zgrzyta i mają luz. Więc stwierdziłem, że je wymienię zawczasu. Więc wszystkie te trzy łożyska pójdą nowe. Tu jest igiełkowe, jemu nic nie ma, to będzie chodzić. Tylko się zastanawiałem, jak to tu osadzić, bo to kurde, żadnego tu jest seger fajnie zabezpieczone, a tu nic. Więc zastosujemy klej taki spawanie na zimno, czy jak to się tam nazywa. Dwuskładnikowy. Odtłuścimy, lekko to łożysko wkleimy, paluszkiem tam obkleimy. Jest to trochę fuszera, ale na tą chwilę no, mógłbym jakoś spawać i z blaszki zrobić zabezpieczenie tego, ale no bo łożyska też spawać nie chcę. Wkleję go, jak się to rozleci, to będziemy się martwić. Ale ten klej, wiem, że on tak łożysko wkleić, to on fajnie trzyma. Działamy. Jak to tu było, to musi wyjść. Nie rób ta se jaj. Łożyska kupiłem z Kodeksu, z firmy Kodeks, czy jak ktoś tam wie. Nie są to najtańsze, ale tak. Takie stosuję od paru lat i jestem z nich zadowolony, jak coś wymieniam. Też lokalnie mają te kodeksy, ja te akurat zamawiam z internetu, ale mam zaufanie do tej firmy. No tak powiem, to akurat otworzyłem to, co jest tam. Z tego olejemy. To jest stąd. No jestem ciekaw, jak to z grabiarce będzie chodzić. Czy też w kosiarce. Widać, że to jest jakiś archaiczny sprzęt. O. To mamy elegancki. Petunia. To jest bardzo ładny. Ten sam wymiar. Ja. Jak to go dają, to jest styla. To jest styla. Odtłuszczamy i wklejamy. Pewnie. Toż to jest piękne. Że się śpieszę. No ale co zrobisz? Chcę to szybko wkleić, bo muszę pszenicę workować. No, pokażę wam. Jak sobie ze złomu zrobiłem system do workowania pszenicy, żeby moje bidne krzyża odpoczęły. Miesiu, miesiu, miesiu. Będzie dobre. Nie do końca tak to wyszło, chciałem, bo na spód nie chciałem dawać. Dobra. Wsadzić. Aluminium i młotecek. Nie to aluminium, większe aluminium. To aluminium.
Przecież szybko, bo to dość szybko nam stwardnieje. Myślę, że to będzie eleganckie. Weź to, użyć tu fajdą, ale nie szkodzi. Teraz naokoło troszkę damy kleja. Ja wiem, że was będzie pewnie łoko ba, łoko piec. Jak widzicie, jaką fiflak zaś fuszerę odwala. No, ale co zrobicie? Łożysko wbijamy. Ja tak troszeczkę mogę inaczej gadać, ale odkąd mam małe dzieciątko, to tak do niej gadam i chyba mi to weszło w nawyk. Także nie gniewajcie się, spokojnie się obie oglądajcie. Fiflaka fuszele. Co tu fiflak odwala? Dla maniany. Ała. No, to mi wyszło lepiej. To jest po prostu piękne. To będzie chodzić. Nowe łożyska, nie ruszać, nie chcę zastygnie. Tego można normalnie wymienić, bo ma seger, ale nie teraz, jakbym to kleił. Dobrze, moi drodzy. Zaś kolejny dzień mamy. Mamy igiełkowe ładnie nasmarowane. Smarem do łożysk. To już tu mamy zamontowane. Łożyska nowe zamontowane. Damy tutaj trochę smyru. Takiego lejącego. Tak powiedzmy, żeby łańcuch go ino dotykał, żeby ciśnienia za dużego nie robiło. On sobie będzie ciepło, to się będzie smarować, a smyr tak nie wypłynie. Dobra. Składamy. Bo ile można się z tym męczyć? Aj, fiflak, ty się zbrudasz. Z tej ziemi. To będzie dość. To tam sobie będzie chodzić w tym smarze. Możecie mieć rację, że będzie się wytwarzać ciśnienie, a nie ma odpowietrzenia. Ale może się nie będzie wytwarzać ciśnienie. Będziemy się martwić później. Nie, no nie chcę tak tego łańcucha samego zostawiać. Niech się kapkę smaruje. Czyni? Czyni. No. Tego tu wiele nie ma. A będzie sobie to ciszej chodzić. Kurde, no trochę. Nie, no tam też jest przestrzeń, to. Akurat będzie tak, że to będzie ino dotykał łańcuch. Pierwszy sort. Pierwszy sort. Odtłuszczam. Daję silikonku. Kunku, kunku. Te prowadzące, nie wiem jak to się nazywa, kołeczki. Składamy. Może mu tu wywiercę małą dziurkę u góry. To nie wadi, a nie będzie się robić ciśnienie. Cosik mam. Wiecie co to jest? To jest wentel. Albo raczej wkład z wentla. Idzie nim powietrze, a jest tak tutaj zabudowany, że syf raczej nie będzie do tego wpadał. Przegwintuję tą dziurkę, wkręcę
Ideologujcie. Dobra, moi drodzy. Taki silikon klej. Bardzo dobry jest, jak go w samochodówce kupuję. Victor Reigns, czy jakoś tak. To on nie dość, że uszczelni, to on jeszcze tak sklei. Ładnie położone. Zakładamy dekiel. Był śrubami od biedy dociągnął. Ładnie nam powychodził wszędzie ten silikoklej. Mamy wymienione wszystkie łożyska poza igiełkowym, które było w bardzo dobrym stanie. Zrobiony odpowietrznik skrzyni. No i co? Wkładam do ciągnika i robię jakieś konstrukcje, żeby to trzymało w ryzach, bo lekki luz tam ma. Ale to na spokojnie. Niech se trochę chyci ten silikon. Ja idę do innej roboty, przyjdę później, dociągnę jeszcze to i będziemy działać dalej. Ale spoko. Ja myślę, że jak tam będzie ten smar, to łożyskami go nie wyciśnie, bo to nie jest olej przekładniowy, tylko smar. Ciśnienia nie będzie, bo wszystko ujdzie tym wentelkiem. A całe zębatki i łańcuch nie będzie się tak zużywać. Bo będzie sobie pracował w smarze. Ten smar też jak zostanie temperatury, to będzie jeszcze rzadszy. No ale nigdy nie będzie wodą, czy tam olejem. Według mojej teorii nie powinien wypływać łożyskami, powinien być jeszcze miejsce na uszczelniacz. No ale moim zdaniem nie wypłynie. On gdzieś będzie dotąd. No, max dotąd. To spokojnie se tu będzie fiurgą i spadał na dół.